Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj opowiem Ci o ciekawym zjawisku, które zauważyłem w mojej przychodni medycyny pracy. A mianowicie dotyczy ona zarówno badań ubroń dla myśliwych, jak i badań kwalifikowanych pracowników ochrony wśród czynnych jeszcze policjantów. I o co chodzi z tymi badaniami myśliwych, a mianowicie 1 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która nakłada obowiązek badań okresowych na każdego myśliwego, okresowych badań lekarskich, psychologicznych i być może to dotyczy także i Ciebie. Także zapomnij o tym, że badałeś się jako myśliwy raz w życiu i potem mogłeś spokojnie na tym badaniu dociągnąć, że tak powiem, spokojnej starości. No i niestety część bardziej przezornych myśliwych wie o tym, że kolejki zaczną się tworzyć w marcu, w kwietniu, być może i w połowie lutego i woli ten przykry obowiązek wykonać już dzisiaj. No i dzięki temu niektórzy z Was, a być może i Ty, byli już w mojej przychodni medycyny pracy, aby ten obowiązek spełnić. Co do policjantów starających się o kwalifikowanego pracownika ochrony, sprawa tutaj jest bardzo prosta, a mianowicie jako czynny funkcjonariusz policji, być może też innych służb mundurowych, wystarczy tylko, że zrobisz badania lekarskie i te kwalifikacje, te uprawnienia również dostaniesz z mocy prawa. Tylko niestety musisz to wszystko zrobić, będąc czynnym funkcjonariuszem. Oczywiście, jeżeli do odejścia do rezerwy, jeżeli do odejścia ze służby masz jeszcze kilkanaście lat, to jest bez sensu. Natomiast, jeżeli już chcesz odejść na starych zasadach, masz tam miesiąc, dwa, trzy, to warto pomyśleć, przebadać się, nabyć uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony i jakieś tam uprawnienia masz już w cywilu na zawołanie, prawda? Bardzo wielu policjantów niestety odchodzi do ochrony, nie myśli o tym, żeby się przebadać wcześniej i potem musi przejść procedurę jak zwykły człowiek, zamiast teraz, kiedy całą wiedzę masz, że tak powiem, w tym malutkim paluszku, po prostu zdać to wszystko bez żadnych problemów. Także to, jeżeli chodzi o badania tych dwóch grup zawodowych, z takich newsów, dużo pracy, dużo badań medycyny pracy, zwykłych, oczywiście obywatele narodowości ukraińskiej ostatnio przeważają, także mam wrażenie, że te takie prace najbardziej proste to przeszły na Ukraińców. Rotacja też jest duża tych pracowników, także pracy mi nie brakuje. Natomiast jeżeli Ty masz coś do powiedzenia o swoich badaniach okresowych, szczególnie mówię broń, myśliwi, czyli badania myśliwych, lekarskie i psychologiczne, badania kwalifikowanych pracowników ochrony, zrób to w komentarzu do tego wideo, tradycyjnie tam gdzieś subskrypcja kanału, tam kolejny filmik i do zobaczenia wkrótce. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.